Dzień dobry, mamy czwartek, 11 sierpnia, to jest briefing wideo do maklerskiego TMS Brokers. Ja nazywam się Konrad Białas, zapraszam do dzisiejszej analizy. Startujemy z dolarem nowozelandzkim i reakcją na decyzję Banku Rezerwy Nowej Zelandii, który jeszcze tuż przed północą w środę dokonał obniżki głównej stopy OCR o 25 punktów bazowych do historycznego poziomu 2%. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami, przynajmniej jeżeli chodzi o konsensus Bloomberga, natomiast na rynku nie brakowało głosów i oczekiwań, a także też pozycjonowania na głębsze cięcie o 50 punktów bazowych. Tego nie otrzymaliśmy. Dodatkowo komunikat, choć utrzymany w gołębim tonie, to jednak nie da jakby silnych przesłanek do tego, że bank jest bardzo otwarty do dalszych obniżek. Znalazł się zapis, że projekcje banku sugerują, że dalsze obniżki stóp procentowych mogą być wskazane. Także nie jest to, powiedzmy, jakby taki silny nacisk, porównując chociażby z tym, co przedstawił Bank Anglii w zeszłym tygodniu, gdzie znalazło się twarde stanowisko, że większość członków komitetu oczekuje dalszej obniżki jeszcze przed końcem roku. Także ta różnica jakby w nacisku na dalsze luzowanie pokazuje, dlaczego jedne waluty tracą, tak jak to ma miejsce w przypadku funta, a jak w przypadku kiwi tego nie obserwowaliśmy, także było dosyć mocne wybicie. To jest ta świeca jeszcze sprzed północy, chociaż pierwsza reakcja była negatywna dla kiwi, to później mieliśmy mocne podbicie, zrównanie szczytów lipcowych. Teraz naturalnie następuje korekcyjne odreagowanie z uwagi na to, że sierpniowy handel pokazuje, że rynek ma problem z utrzymaniem pozycji, woli dosyć szybko spieniężać zyski, także to odejście trochę nas stabilizuje, natomiast widać, że bez jakby jasnych i twardych przesłanek po stronie RBNZ, że te obniżki z pewnością nastąpią, rynek bardziej się skupi na globalnych czynnikach, które do tej pory umacniały dolara nowozelandzkiego. A tym głównym czynnikiem jest to, że stopa OCR na poziomie 2% jest najwyższą stopą banku centralnego wśród walut G10, co powoduje, że w porównaniu z tymi gospodarkami, gdzie stopy są blisko zera albo nawet są ujemne, no ten kapitał, szukając dodatniej stopy zwrotu, będzie wytransferowywany z tamtych gospodarek właśnie w kierunku Nowej Zelandii czy też Australii, gdzie główna stopa jest na poziomie 1,5%. Także te czynniki, dopóki mamy pozytywny sentyment na rynkach i nie widzimy jakby jastrzębiego zwrotu wśród innych głównych banków centralnych, no to powoduje, że dolar nowozelandzki będzie prędko znajdował popyt. Także choć krótkoterminowo jakby neutralizacja tego ruchu może utrzymać dolara nowozelandzkiego pod presją, w dłuższym horyzoncie ten pozytywny sentyment i polowanie na stopy zwrotu będzie powodować, że popyt na kiwi będzie się odnajdywał. No, krótkoterminowo tak naprawdę linie, które mogą cokolwiek znaczyć, to dopiero ponowne zejście w okolice 71,60, 71,70. Natomiast kluczem dla dalszego trendu na wyższe poziomy będzie przełamanie czegoś, co już w tym momencie zaczyna być zalążkiem podwójnego szczytu, o ile nie zostanie ponownie przetestowany w okolicach tuż ponad 0,73. Wspomniany wcześniej funt, i tutaj widać, że podejście wczorajsze w okolice 1,31 modelowo zatrzymało się na tym jakby korekcyjnym odbiciu, jakie mieliśmy po piątkowym spadku, i znowu rynek wykorzystał tą strefę jako strefę podażową. W tym momencie łamiemy wtorkowe minima w okolicach 1,29,60, także droga się otwiera, aby ten wąski trend konsolidacyjny został wyłamany dołem. Następne po drodze są dopiero 1,29,50, 1,28, czyli dołki z początku lipca. Presja na funcie jest negatywna, to co wcześniej wspomniałem, czyli oczekiwania, że bank centralny, Bank Anglii, będzie dalej obniżał stopy procentowe i prawdopodobnie dokona kolejnej obniżki już w listopadzie. No to wszystko powoduje, że ta presja na funcie jest zdecydowanie mocniejsza, więc wszelkie podbicia będą wykorzystywane tutaj do sprzedaży. Tak było przy 1,31, następnym razem może być to już wcześniej w okolicach 1,30-25. Natomiast
w średnim terminie nadal otwiera się droga, że te minima w okolicach czy 29,50 czy nawet 1,28, a może nawet niżej, będą osiągnięte. Także GBP USD jest na razie tym jednym z nielicznych kursów, który próbuje przełamać marazm tego tygodnia, w jakim znalazły się główne krosy walutowe, no i tym kierunkiem jest południe. Natomiast na eurodolarze ten marazm cały czas dominuje. Mamy korytarz, który nam się bez większych emocji utrzymuje od początku wakacji. Mieliśmy jakieś nieznaczne przebicie w okolicach 1,1240 w ubiegłym tygodniu. Szybko zostało to zbite. Słabość dolara w tym tygodniu powoduje, że znowu wracamy na te wysokie poziomy, ale okolice 1,1160, 1,1180 ponownie zaczęły być takim sufitem dla notowania eurodolara. W jakimś sensie miękkim sufitem, patrząc, że to wybicie w zeszłym tygodniu miało miejsce. Dlatego pewnie asekuracyjnie lepszym poziomem do sprzedaży są okolice właśnie 1,1240, no ale niektórzy, co bardziej niecierpliwi inwestorzy, wolą tą wcześniejszą strefę. Natomiast no, sprzedając teraz i czekać, czy w przeciągu 3 tygodni uda się zejść 100 punktów niżej, bo mniej więcej ten skala spadków i tempo ich powoduje, że dosyć długo trzeba czekać na takie ruchy, no powoduje, że nic jakby takiego atrakcyjnego od strony tradingowej euro-dolar cały czas nie pokazuje. Średnioterminowo powinien schodzić na niższe poziomy, natomiast tego impulsu zdecydowanie brak. Większe szanse, że tym impulsem będzie jakby wzrost oczekiwań co do podwyżki stóp przez Fed, natomiast nawet bardzo dobry raport z rynku pracy USA w zeszły piątek nie pozwolił dolarowi cieszyć się siłą na długo. Dosyć szybko zostało to odwrócone, także no na razie bardzo trudno taki impuls, który mógłby przekonać rynek, że Fed jest na 100% gotowy do podwyżki, która naszym zdaniem nastąpi, ale dopiero w grudniu, także to jest jeszcze sporo czasu. W przypadku rynku walutowego półtora kwartału to jest więcej niż wieczność. Także na razie nikt o tym nie myśli, w konsekwencji na takich poziomach jest dolar. Nudno też jest na euro-złotym, tutaj rynek nam się zatrzymał w okolicach 4,26, wahania nie przekraczają 2 groszy. Prawdopodobnie gdybyśmy nie mieli projektu ustawy frankowej, rynek cały czas by siedział w okolicach 4,35, bo poza dyskontem pozytywnego rozwiązania dla banków i mniejszego ryzyka obniżki polskiego ratingu, no to poza dyskontowaniem tego faktu rynek znowu stracił zainteresowanie złotym, utrzymuje go w miejscu. Trochę się eurozłoty w tym momencie znajduje na ziemi niczyjej. Potencjalnie ruch w kierunku 4,22 jest drogą otwartą, natomiast ten brak jakby pociągnięcia złotego na lepsze poziomy, pomimo względnie pozytywnego sentymentu na rynku walutowym, każe się zastanawiać, czy po prostu złoty nie jest blisko swoich limitów i czy nie ma zdecydowanie większej skali na odbicie, gdyby czarne chmury zebrały się nad rynkami finansowymi. Także uważamy, że coraz większe jest ryzyko jakby podtrzymywania wiary w złotego. Fundamenty to jedno, natomiast ryzyko polityczne, inne kwestie związane czy z budżetem, czy ze sporem z Komisją Europejską, to są te czynniki, które mogą się obudzić na jesieni, inwestorzy mogą na nie zwrócić uwagę i w konsekwencji złoty znowu będzie taktycznie tracił na wartości. Natomiast to nie wydaje nam się, że w tym momencie już warto rozważać pozycjonowanie pod taki ruch, patrząc jak ten maraz powoduje, że rynek praktycznie stoi w miejscu. Jeżeli chodzi o kalendarz na dzisiaj, no nie rozpieszcza on, za nami przedpołudniowe dane, tylko inflacja ze Szwecji, która wyszła mocniej od prognoz, powyżej też oczekiwań Riksbanku, także szanse, aby tutaj Riksbank miał łagodzić swoje stanowisko, maleją, w konsekwencji też korona szwedzka dzisiaj zyskuje na wartości. Po południu mamy liczbę nowo zarejestrowanych bezrobotnych oraz ceny importu ze Stanów Zjednoczonych, natomiast wątpliwe, aby udało się tymi figurami rozruszać handel na dolarze, także prawdopodobnie te odczyty przejdą bez echa. Więcej możemy liczyć jutro, mamy dane o sprzedaży detalicznej, które mogłyby więcej przekonać o sile gospodarki, mogłyby przekonać Fed o sile gospodarki, a w konsekwencji też inwestorów, natomiast to jest dopiero kwestia jutro godziny 14:30. Tyle na dzisiaj, dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam jutro.